Jak polskie szkoły hodują nacjonalistów? To jest bardzo proste. Po prostu na początku mamy mówienie o, na lekcjach historii, o ważnych rzeczach, czyli o starożytnym Bliskim Wschodzie, potem o tym, jak następuje irygacja, tak, jak następuje cywilizacja i tak dalej. Potem mamy o Grecji i Rzymie, czyli o europejskiej cywilizacji, co też jest bardzo ważne. Później mamy zaczyna się średniowiecze i zaczyna się rozjazd. Jednego dnia mówimy o na przykład XII wieku we Francji, w Niemczech i tak dalej. Następnego dnia mówimy o chrobrym na przykład, czyli no, to są czasy wcześniejsze. Potem jedziemy do dojrzałego średniowiecza zachodniego, a następnego dnia mówimy o krzywoustym na przykład, który jest raczej ciągle jeszcze wczesnym średniowieczem i tak dalej. I potem mamy ten rozjazd dalej, tak? Potem mówimy o wielkich odkryciach geograficznych i mówimy, a potem mówimy o, nie wiem, Kazimierzu Jagiellończyku, Barwejczyku wcześniej i tak dalej. Czyli mamy ten rozjazd i to może sprawiać wrażenie, że Polska jest jakimś ważnym krajem. I to mi się wydaje, jakby to był program szkolny zerżnięty z jakiegoś kraju, który faktycznie ma gigantyczny wpływ na to, co się na świecie dzieje. Na przykład ze Stanów Zjednoczonych, albo Wielkiej Brytanii, Francji, albo Rosji. To nie jest program szkolny, który pasuje do tego, jaka jest rzeczywista waga, a jest ona niewielka, tego, co Polska robi w świecie. Więc prawidłowo w takim typie kraju nauka musi wyglądać w taki sposób, że jest późne średniowiecze i co w tym czasie Polska, że jest wczesne średniowiecze wcześniej i co w tym czasie Polska. I to musi być podtrzymana, musi być ta chronologiczna zgodność i trzeba zawsze zacząć od tej ogólnej sytuacji. Nie jest tak, że nie należy uczyć historii Polski, tylko trzeba jej uczyć w kontekście, bo kraje średniej wielkości i o średniej sile, a Polska nigdy nie nadawała tonu tego, co się dzieje w całej Europie, a nie mówiąc już o świecie, nie było ani jednej takiej epoki. Zawsze tylko reagowała na zmiany i dostosowywała się. Nawet duże wydarzenia, w których braliśmy udział, jak jakieś tam, nie wiem, wojny z Turkami czy Szwedami, one też nie są dominującymi wydarzeniami w zresztą ani Turcja, z wyjątkiem wczesnego XVI wieku nigdy nie decyduje tam od zdobycia Bizancjum do wczesnego XVI wieku. To jest jedyny okres, kiedy Turcja nadaje ton temu, co się dzieje w Europie, około 100 lat. Więc Szwecja nigdy nie nadaje tonu Europie. Wikingowie to tak, ale nie Szwecja nowożytna. Więc to trzeba wszystko dostosować, a nie udawać, że u nas jest gdzieś koło zamachowe historii, bo u nas nie było takiego momentu nigdy. I to musi być z powrotem sprowadzone do tego, jak Polska się zachowuje w zmienionych warunkach. Tak? Odkrycie Ameryki, co to oznacza dla Polski? Nie ma w ogóle takiego nauczania, że w Polsce zakładano 100 lat po odkryciu Ameryki, zaczęto rzucić tytoń i robić 150 lat po odkryciu Ameryki, czekoladę tam ktoś spożył i tak dalej. I pokazać, jak właśnie wolno to wszystko przechodzi na ten wschód i tak dalej, prawda? I ja tylko jedne takie zajęcia pamiętam. To są te o tej słynnym dualizmie gospodarczym na Łabie, także, który jest zresztą nie do końca prawdziwy, dlatego że co z tego, że na Łabie był dualizm, skoro taka Brandenburgia, mając Junkrów, którzy mają feudalizm niby, jednak łączy te dwa światy, a my nie, mimo że mamy kapitalizm w Toruniu i Gdańsku, ale nie łączymy tego tak za bardzo z tym, co jest w naszym kraju, bo jest proporcja w drugą stronę i tak dalej. Więc to też nie jest tak do końca uczone tak jak trzeba, ale to przynajmniej były zajęcia, w których się próbowało polską rzeczywistość włączyć w tamtą.
No Wiosna Ludów jest takim momentem, prawda? Bo tutaj się nie da... Także są dwa momenty, tak? I potem II wojna światowa trochę. Chociaż też II wojna światowa jest źle uczona, bo trzeba uczyć w taki sposób, że najpierw to Włochy szaleją w Abisynii, w Afryce, lata 35 i tak dalej. Potem Japończycy zadają kolejny cios już Chinom. Potem Włochy ruszają na Albanię, Niemcy robią Anschluss, a Niemcy zajmują całą Czechosłowację i dopiero potem jest Polska. Nie, że wojna się dzieje światowa dopiero jak jest Fallweiss. Nie, to tak nie działa. No ale zasadniczo to są te tematy, gdzie te rzeczy się nakładają. Tak dzieje w ogóle, dzieje w Polsce. Natomiast reszta przedmiotów jest uczona w oderwaniu i potem naprawdę wychodzi uczeń, który myśli, że Polska Bolesława Chrobrego to jest coś tak ważnego na świecie, jak odkrycie Kolumba na przykład, albo mówi się o rewolucji holenderskiej tam, czy o rozwoju kapitalizmu w Holandii, czy w Anglii, czy we Francji, mniej więcej tyle, ile się mówi o rozbiciu dzielnicowym w Polsce, które o rozbiciu dzielnicowym się mówi też o jakimś czymś takim złym, dziwnym, podczas gdy to jest standard średniowieczny na przykład. I tu też mamy rozjazd. Nienormalne jest to, że jest państwo, które robi pod, nie wiem, zbiera swoje szyki i pod Grunwaldem z jakimiś Tatarami współpracuje. To jest nienormalne. Albo co Łokietek robi to samo wcześniej. Natomiast, a to uchodzi za normalne. Natomiast nienormalne jest właśnie to, a nie rozbicie dzielnicowe. Rozbicie dzielnicowe to standard zachodnioeuropejski. Więc to jest po prostu nie spotykają się te dwie rzeczy. I dlatego potem wychodzi ten uczeń, wychodzi w świat i on myśli, że Polska to była jakaś potęga generalnie, która... I to tylko wystarczy właśnie zrobić to, żeby oderwać polskie dzieje od dziejów powszechnych. To wystarczy. Nie trzeba wprost mówić, że Polska była potęgą i w ogóle tego nikt nie robi, bo to jest głupie. To każdy zauważy, że to jest głupie. Ale w sensie każdy nauczyciel, każdy człowiek, który jest przyzwyczajony do uczenia. Natomiast każdy prawdziwy nauczyciel, tak, z przeciętnym zupełnie talentem, to zauważy, że to jest coś nie tak, gdyby tak zacząć mówić. Ale to nie trzeba tego mówić, żeby wyszedł nacjonalista ze szkoły przekonany o tym, że Polska to ho, albo jeszcze więcej. Więc wystarczy oderwać te dwie rzeczy. Tak się tworzy nacjonalistów, tak się tworzy tych tłoków dzisiaj, którzy myślą, że jeżeli PiS nawrzeszczy o Niemcach z PO, to jest coś ważnego i że to coś zmienia i że to jest jakieś walczenie o Polskę. Podczas gdy ludzie o takiej mentalności są takim klocem u szyi u nas rozwoju Polski tak naprawdę, a Polski nie stać na takie struganie pawiana tak naprawdę i posiadanie połowy obywateli głosujących o nacjonalistycznych poglądach. Nacjonalizm nikomu dobrze nie pasuje, ale już zwłaszcza krajowi średniej wielkości, który struga imperium. To jest, sobie sami kładziemy kłody pod nogi i niszczymy własny rozwój, niszczymy własną dyplomację przede wszystkim i międzynarodowe rzeczy, a my sobie nie damy rady bez na przykład inwestycji międzynarodowych i nie możemy zrazić biznesów z innych krajów. Nie stać nas na takie coś, więc to jest działanie na szkodę Polski. Więc zaczyna się to już w szkole i każdy, kto ma oczy i rozum, to widzi. Natomiast każdy, kto gada, że żołnierze wyklęci na przykład to jest jakiś ważny temat. Nie, no to jest garstka ludków, którzy myśleli, że Truman i Churchill zrobią tą trzecią wojnę światową, ale widać było, że się nie zgodzą na to społeczeństwa brytyjskie, amerykańskie. Musieli ten pomysł zarzucić i tyle. I wyklęci po prostu myśleli, że to nie zostanie zarzucone i zostali trochę na lodzie, ale to jest nie wina Zachodu.